moment i domyślił się wszystkiego. Wróciłem do boksu z uśmiechem. Dziwne, ale z każdą chwilą było mi weselej i lżej. Wszyscy wracali z czerwońcami. Walenty również. Najbardziej dziecinny termin dostał ten oszalały buchalter. Wciąż jeszcze siedział, jakby stracił rozum. Cała w bryzgach słonecznych, poruszana lipcowym wietrzykiem, wciąż tak samo wesoło chwiała się gałązka za oknem. Paplaliśmy z ożywieniem. To tu, to tam. Coraz częściej wybuchał w boksie śmiech. Śmialiśmy się, że wszystko poszło gładko. Śmialiśmy się ze wstrząśniętego buchaltera. Śmialiśmy się z naszych porannych nadziei i z tego, że gdy nas wyprowadzano z cel, więźniowie zamawiali przez nas symboliczne paczki. 4 kartofle, 2 obwarzanki. Ależ będzie amnestia, twierdzili niektórzy. To tak tylko na pokaz nas straszą, żebyśmy czasem nie zapomnieli. Stalin powiedział do jednego amerykańskiego korespondenta. A jak się ten korespondent nazywał? No nazwiska nie znam. Tu nam kazano zabrać rzeczy, ustawiono dwójkami i znów nas poprowadzono przez ten cudowny ogródek pełen lata. A dokąd? A znów do łaźni. To nas doprowadziło już do hucznego śmiechu. Ależ fajtłapy. Rozebraliśmy się ze śmiechem, powiesiliśmy nasze szmatki na tych samych hakach i wtoczyli je do tego samego piecznika, do którego wtaczaliśmy je dziś rano. Śmiejąc się, pobraliśmy po tafelce wstrętnego mydła i weszliśmy do dużej, dudniącej echem sali łaziebnej zmywać ślady naszych niewinnych uciech. Pluskaliśmy się więc, lejąc, a lejąc na siebie czystą, gorącą wodę. Ten oczyszczający, przynoszący ulgę śmiech był, ja myślę, nie tyle objawem choroby, ile samoobroną organizmu, odruchem ratunkowym. Wycierając się, Walenty mówił mi uspokajającym, kojącym tonem. Co tam? Jeszcześmy młodzi, jeszcze pożyjemy. Najważniejsze to nie potknąć się teraz. Pojedziemy do obozu i ani słowa nikomu, żeby nam drugiego wyroku nie dosunęli. Będziemy uczciwie pracować i milczeć. Jak ci wierzył w ten program, ile miał nadziei, niewinne ziarenko w żarnach Stalina. Miał człowiek ochotę zgodzić się z nim, potulnie odsiedzieć swoje, a później wymazać z głowy to, co przeżył. Ale już we mnie narastało uczucie, jeżeli po to, aby żyć, trzeba nie żyć, to po co to wszystko? Nie można powiedzieć, że OSO, czyli Osoboje Sowieszczani, kolegium specjalne przy GPU NKWD, to pomysł rewolucyjny. Już Katarzyna II dała niemiłemu jej sercu żurnaliście Nowikowowi 15 lat, rzec można, na zasadzie OSO, bowiem nie oddała go pod sąd. I wszyscy carowie, patrzeć, a zsyłali po ojcowsku niewygodnych im ludzi bez sądu. W latach 60. XIX wieku miała miejsce gruntowna reforma sądownictwa. Zdawało się, że i władcy, i poddani zaczęli dorabiać się czegoś w rodzaju zgodnego z prawem poglądu na życie społeczne. Niemniej również w 70. i 80. latach Korolenko wykrywa wypadki administracyjnej samowoli zastępującej postępowanie sądowe. Sam on zresztą w 76. roku jest jeszcze 2 studentami, był deportowany bez sądu i dochodzenia na mocy rozporządzenia wiceministra dóbr państwowych. Typowy wypadek OSO. Również bez sądu zesłano go po raz wtóry razem z bratem do miasteczka Głazów. Korolenko wymienia też Fiodora Bogdana, chłopskiego delegata, który dotarł do samego cara, a później został zesłany. Piankowa, którego sąd uniewinnił, ale car kazał zesłać z najwyższego rozkazu. Jeszcze paru innych. W ten sposób tradycja była jakby niemrawa. I następnie ta niechlujna dowolność. Kto pełnił właściwie funkcję OSO? Raz car, raz gubernator, raz wiceminister. A wreszcie, przepraszam, ale co to za rozmach, jeżeli można wyliczyć nazwiska i wypadki? Era rozmachu
zaczęła się w 20 latach, kiedy to dla systematycznego omijania drogi sądowej powołano systematycznie też działające trójki. Z początku popisywano się tym nawet nie bez dumy. Trójka GPU. Nazwisk ławników nie tylko nie ukrywano, ale je nawet reklamowano. Któż na Wyspach Sławieckich nie znał słynnej moskiewskiej trójki Gleb Bokij, Wul i Wasiliew? I to jest dopiero słowo trójka. Jest w nim brzęk dzwonków pod końską duchą, karnawałowe rozhukanie, ale zarazem jakaś zagadka. Dlaczego właśnie trójka? Co to znaczy? W sądzie też przecież nie czwórka zasiada, a trójka to nie sąd. Najbardziej zagadkowe jest jednak to, że zaocznie. Nas tam nie było, nie widzieliśmy nic. Dano nam tylko papierek. Proszę podpisać. Trójka była więc czymś jeszcze straszniejszym od ref trybunału. A później odseparowała się, zamaskowała, zamknęła się w izolowanym pokoju i otoczyła tajemnicą nazwiska. A gdy już zaczęła zasiadać w ukryciu, to raz na zawsze tylko wyrok nam przysyłała przez maszynistki. I do zwrotu, bo takiego dokumentu nie wolno zostawiać w niczyim ręku. Te trójki, na wszelki wypadek używamy liczby mnogiej, bo jak to bywa z bóstwami, nie wiadomo nigdy gdzie i w jakim kształcie występują, odpowiadały pewnej pilnej potrzebie, która się pojawiła, żeby już nie wypuszczać na wolność tych, których kiedyś aresztowano. No, coś w rodzaju oddziału kontroli technicznej przy GPU, żeby nie było braku. Jeśli już facet okazał się niewinny, a sądzić go nie było można w żaden sposób, to niech za pośrednictwem trójki dostanie swoje -32 miasta gubernialne albo zesłanie na 2-3 latka, a potem już jak bez ucha, już na zawsze jest napiętnowany, już teraz zaliczy się do recydywistów. Niech nam czytelnik daruje. Choć znów stoczyliśmy się do tego prawicowego oportunizmu, znów jakieś pojęcie winy, że winien czy nie winien i tak dalej. Toć nam nieraz mówiono, że chodzi nie o winę indywidualną, tylko o zagrożenie społeczne. Wolno wsadzić także niewinnego, jeśli jest obcy socjalnie. Wolno wypuścić winnego, jeśli to element socjalnie bliski. Ale może to będzie wybaczone nam, ludziom bez wykształcenia prawniczego, skoro sam kodeks z 1926 roku pod ojcowską opieką, którego żyliśmy sobie 25 lat, też był krytykowany za niedopuszczalne burżuazyjne podejście, za niewystarczająco klasowy stosunek, za jakieś burżuazyjne przestrzeganie proporcji między ciężarem winy a karą. Niestety nie nam jest pisane zbadanie nader zajmującej historii tego organu. Czy w ciągu całej swojej długiej kadencji trójka GPU, wyrokując zaocznie, miała prawo skazywać także na rozstrzelanie? Jak to było ze znanym konstytucyjnym demokratą, księciem Dolgorukim w 1927 roku, a Spalczyńskim, von Meckiem i Wieliczką w 1928? Czy trójkę zaprzęgano do roboty tylko wtedy, gdy dowodów winy było mało, ale szkodliwość społeczna danej osoby oczywista, czy wedle uznania? I jakoś potem, w 1934 roku, przy okazji pożałowania godnej zmiany skrótu OGPU na NKWD, trójka w stolicy jęła zwać się kolegium specjalnym, zaś trójki w okręgach spec-kolegiami sądów okręgowych, co znaczyło, że sądzić mają bez żadnych tam ławników ludowych, w ścisłym swoim składzie i zawsze tajnie. A latem 1937 powstały w okręgach i autonomicznych republikach inne jeszcze trójki złożone z sekretarza obkomu partii, naczelnika okręgowego NKWD i okręgowego prokuratora. A nad tymi nowymi trójkami jaśniała na wysokościach w Moskwie po prostu dwójka w składzie komisarza spraw wewnętrznych i generalnego prokuratora ZSSR. Bo też zgódźmy się, że nie wypadało ściągać w charakterze trzeciej osoby genseka Józefa Wisarionowicza. Ale pod koniec 1938 roku,
rozpłynęły się jakoś bez śladu i te trójki, i ta dwójka, bo też wybył bez śladu nawet Mikołaj Jeżow. Ale tym bardziej się umocniło nasze kochane oso, biorąc na swoje barki prawo do zaocznego i pozasądowego skazywania ludzi, najprzód na 10 lat, potem na jeszcze więcej, a w końcu również na rozstrzelanie. I tak wiodło zbożny swój żywot kochane oso aż do samego 1953 roku, kiedy to powinęła się nóżka Berii, naszemu dobroczyńcy. Istniało więc 19 lat. A spróbuj dowiedzieć się, człowieku, i kto z naszych wybitnych, pełnych dostojeństwa działaczy wchodził w skład tego ciała? Jak często i jak długo ono obradowało? Czy podawano przy tym herbatę, czy nie? I co dawano do herbaty? I jak toczyły się te obrady? Czy prowadzono jakieś rozmowy? Czy może nawet obchodzono się bez nich? Nie, my o tym napiszemy, bo nie wiemy. Słyszeliśmy tylko nieraz, że oso było zjawiskiem trójjedynym i chociaż teraz nie można dotrzeć do nazwisk gorliwych jego asesorów, to jednak znane są te trzy organy, które posyłały tam swoich stałych delegatów. Jeden z KC, jeden z MWD, jeden z prokuratury. Nie będzie jednak żadnym cudem, jeżeli któregoś dnia dowiemy się, że nie było nigdy żadnych obrad. Był zaś tylko sztab doświadczalnych maszynistek, robiących wyciągi z nieistniejących protokołów i jeden szef kancelarii kierujący maszynistkami. O, maszynistki te były na pewno, za to ręczymy. Niewymienione ani w konstytucji, ani w kodeksie, oso okazało się jednak najwygodniejszą z maszynek do mięsa, posłuszną, bezpretensjonalną i niewymagającą prawniczego smarowania. Kodeks istniał swoją drogą, a oso swoją i kręciło się gładko bez wszystkich jego 205 artykułów, nie uciekając się do nich i nawet ich nie wspominając. Jak powiadają w obozie, jak kto już nie może, to sąd też nie pomoże, ale oso zawsze. Rozumie się, że dla wygody oso także musiało mieć jakiś kod wstępny. W tym celu samo ono stworzyło dla siebie zestaw artykułów literowych, bardzo ułatwiających czynności. Nie trzeba łamać sobie głowy i dostosowywać wyroki do sformułowań kodeksu. Były tak nieliczne, że dziecko by je spamiętało. Część z nich już wymieniliśmy. NPGG – nielegalne przekroczenie granicy. ASA – antysowiecka agitacja. KRD – kontrrewolucyjna działalność. KRTD – kontrrewolucyjna, trockistowska działalność. Ta literka T bardzo ciężko odbijała się na losie więźnia w obozie. PS – podejrzenie o szpiegostwo. To, co w sprawie o szpiegostwo wykraczało za ramy podejrzenia, było w gestii Trybunału. SWPZ – stosunki wywołujące podejrzenie o szpiegostwo. KRM – kontrrewolucyjny sposób myślenia. WAS – wywoływanie antysowieckich nastrojów. SFE – socjalnie wrogi element. PD – przestępcza działalność. Chętnie to dawano byłym łagrowcom, jeżeli już do niczego innego nie można się było przyczepić. I wreszcie bardzo pojemny artykuł – CS – członek rodziny, skazanego na podstawie jednej z wyżej wymienionych kombinacji literowych. Nie zapominajmy, że litery te nie przypadały równomiernie na poszczególne lata i poszczególne grupy ludzkie, lecz podobnie jak artykuły kodeksu i punkty dekretów spadały na kraj niby nagłe epidemie. I jeszcze jedno zastrzeżenie. Oso wcale nie pretendowało do ferowania wyroków, nie dawało wyroków, orzekało tylko karę administracyjną. To wszystko. Jasne, że musiało dlatego być wolne od prawnych ograniczeń. Ale chociaż ta kara administracyjna nie zamierzała wcale pretendować do godności wyroku sądowego, mogła jednak trwać 25 lat, przewidywać rozstrzelanie i zawierać pozbawienie rang, tytułów i orderów, konfiskatę całego majątku,
odebranie prawa korespondencji. W rezultacie czego człowiek znikał z powierzchni ziemi jeszcze skuteczniej niż na mocy prymitywnego wyroku sądowego. Inną ważną zaletą OSO było to, że od jego werdyktów nie było apelacji, nie było gdzie składać skarg, nie istniała żadna instytucja ani wyższa odeń, ani niższa. Podlegało jedynie ministrowi spraw wewnętrznych, Stalinowi i Szatanowi. Wielkim przymiotem OSO była szybkość działania. Ograniczała ją tylko technika maszynopisania. Wreszcie OSO nie tylko nie miało potrzeby oglądania oskarżonego, przez co odciążał się bardzo transport wewnętrzny w więzieniach, ale nawet nie żądało okazywania jego fotografii. W okresach tłoku w więzieniach miało to jeszcze tę dobrą stronę, że więzień po zakończeniu śledztwa mógł nie zabierać innym miejsca na więziennej podłodze, nie jeść ludowego chleba, tylko być od razu skierowany do obozu, by uczciwie tam się trudzić. Przeczytać zaś kopię wyciągu mógł wszak nawet znacznie później. W ulgowych wypadkach zdarzało się tak, że więźniów wyładowywano z wagonów na stacji docelowej, kazano im zaraz klękać obok nasypu, to środek zapobiegawczy przeciwko próbom ucieczki, ale sprowadzało się to w rezultacie do modlitwy na cześć OSO i bez żadnej zwłoki czytano im werdykty. Zdarzało się też inaczej. Przybywające do Pierreboru w 1938 roku transporty nie znały ani swoich artykułów, ani wyroków, ale witający ich tam pisarz wszystko wiedział i z miejsca znajdował w spisie SWE, czyli socjalnie wrogi element, 5 lat. Niektórzy zaś pracowali już w obozie wiele miesięcy, nie znając swojego wyroku. Wreszcie, jest to relacja Dobriaka, ustawiono ich uroczyście w szeregu, nie jakiegoś szarego dnia, tylko 1 maja 1938 roku, gdy wszędzie wisiały czerwone flagi i odczytano im werdykty trójki okręgu stalinowskiego w Zagłębiu Donieckim od 10 do 20 lat każdemu. A mój obozowy brygadier Sinebriuchow w tym samym 1938 roku wraz z całym kolejowym składem jeszcze niesądzonych wysłany został z Czelabińska do Czerepowca. Mijały miesiące, zeki już tam pracowali. Nagle zimą, w dzień wolny od pracy, zauważyliście, jakie dni się wybiera, na czym OSO zależy, w trzaskający mróz wypędzono ich na dwór, ustawiono szeregami, wyszedł do nich przyjezdny lejtnant i oznajmił, że przyjechał, aby zapoznać ich z decyzjami OSO. Ale nie był to zły chłopak, jak się okazało, bo zerknął na ich dziurawe obuwie, na słońce, na oszronione słupy i tak powiedział. A zresztą, chłopaki, po co macie tu marznąć? Dość, jak będziecie wiedzieli, że wszystkim wam dało OSO po 10 lat. A mało, bardzo mało kto dostał 8. Zrozumiano? Rozejść się. Skoro jednak kolegia specjalne miały charakter tak otwarcie mechaniczny, to na co jeszcze zdały się sądy? Komu potrzebny tramwaj konny, skoro jest pod ręką bezszelestny, nowoczesny, elektryczny, z którego nikt nie wyskoczy? Żeby dawać sędziom papu? Po prostu nie wypada, żeby państwo zupełnie nie miało sądów. W 1919 roku 8 zjazd zapisał w programie: należy starać się, aby cały lud pracujący bez wyjątku brał udział w wykonywaniu obowiązków sądowych. Wszystkich bez wyjątku nie udało się włączyć do tej akcji. Jurysdykcja to rzecz skomplikowana. No, ale wyrzec się sądów zupełnie to też nie uchodzi. Zresztą nasze sądy polityczne, izby specjalne sądów okręgowych, trybunały wojskowe w okręgach, no i wszystkie tam najwyższe, ciągną za OSO jak za panią matką. One też nie grzęzną w bagnie jawności i nie tracą czasu na debaty stron. Pierwsza i naczelna ich cecha to niejawność. Są przede wszystkim niejawne i to dla własnej wygody. I tak już się przyzwyczailiśmy, że miliony i miliony ludzi skazane zostały przy drzwiach zamkniętych. Na tyle już się z tym zżyliśmy, że nie jeden otumaniony syn, brat albo synowiec skazanego jeszcze ofuknie cię z całym przekonaniem. A cóżeś ty chciał? Widać, sprawa ma związek z czymś.
Jeszcze by się wrogowie dowiedzieli. Jak tak można? Tak więc, bojąc się, że się wrogowie dowiedzą, sami sobie wpychamy łeb między kolana. Kto dziś w naszym kraju, prócz moli bibliotecznych, pamięta, że Karakozow po swoim zamachu na cara dostał obrońcę, że Żelabow i wszyscy narodowolcy sądzeni byli jawnie, bez obawy, że Turcy się dowiedzą, że Wiera Zasulicz, która strzelała do, jeśli przetłumaczyć na język współczesny, naczelnika stołecznej delegatury okręgowej MWD, a raniła go, tylko że nieśmiertelnie, choć kaliber kuli był wprost niedźwiedzi, nie tylko że nie została zatłuczona w jakiejś katowni, nie tylko nie była sądzona przy drzwiach zamkniętych, ale że publiczny sąd przysięgłych, nie jakaś trójka, uniewinnił ją i że z triumfem odjechała z sądu karetą. Przytaczając te przykłady dla porównania, nie chcę wcale twierdzić, że w Rosji istniało sądownictwo doskonałe. Zapewne godne takiej nazwy sądownictwo należy do najpóźniej dojrzewających owoców bardzo już dostałego społeczeństwa, chyba że ma się do dyspozycji króla Salomona. Włodzimierz Dal zauważył, że w Rosji w okresie poprzedzającym reformy nie było ani jednego przysłowia pochlebnego dla sądów. To chyba coś znaczy. Zdaje się, że nie zdążono też ukuć ani jednego przysłowia chwalącego obieralnych naczelników ziemstw powiatowych. Ale reforma sądownictwa z 1864 roku otwierała przynajmniej przed mieszkańcami naszych miast drogę wiodącą do angielskich wzorów. Pisząc to wszystko, nie zapominam o wypowiedzi Dostojewskiego skierowanej przeciw naszym sądom przysięgłych z Dziennika Pisarza, o ekscesach adwokackiego krasomóstwa. Panowie przysięgli, ależ cóż to by była za kobieta, gdyby nie zarżnęła rywalki? Panowie przysięgli, ależ kto z nas nie wyrzuciłby w tych warunkach dziecka przez okno? O tym, że u przysięgłych jakiś chwilowy odruch może przesłonić obywatelską odpowiedzialność. Ale Dostojewski obawiał się nie tego, czego właśnie należało się obawiać. Był przekonany, że sąd publiczny jest już zdobyczą raz na zawsze osiągniętą. Zresztą, kto z jego współczesnych mógłby uwierzyć w Oso? W innym miejscu tak on pisze. Mniejszy to błąd zmiłować się nad winnym, niż posłać na szafot niewinnego. O tak, tak, tak. Przerosty krasomóstwa są chorobą nie tylko ząbkujących sądów, lecz także ogólniej ugruntowanej już demokracji. Ugruntowanej, ale już zdezorientowanej co do swoich celów moralnych. W takiej Anglii widzimy na przykład, że lider opozycji, chcąc zapewnić swojej partii przewagę, nie waha się przed obarczeniem rządu odpowiedzialnością za stan kraju, przeczerniając sytuację bardziej niż ona na to zasługuje. Nadużywanie krasomóstwa to niedobry zwyczaj. Ale jakiej nazwy użyć trzeba dla nadużyć w dziedzinie tajności? Dostojewski marzył o takim sądzie, w którym oskarżyciel powie wszystko niezbędne dla obrony oskarżonego. Ileż to wieków musielibyśmy na to czekać? Nasze doświadczenie społeczne dostarczyło nam już dotąd niezmiernego mnóstwa przykładów oskarżenia podsądnych przez adwokatów. Jako uczciwy człowiek sowiecki, jako prawdziwy patriota, nie mogę nie czuć wstrętu do tych zbrodni, które są tu przedmiotem rozprawy. Jakie to wygodne, te rozprawy przy drzwiach zamkniętych. Toga tu niepotrzebna, można spokojnie zakasać rękawy. Co za ułatwienie w pracy, ani mikrofonów, ani korespondentów, ani publiczności. Nie, dlaczego publiczność tu bywa, ale to funkcjonariusze śledczy. Na przykład do leningradzkiego sądu okręgowego przychodzili oni we dnia, by sprawdzić, jak też sprawują się ich wychowankowie, a później w nocy odwiedzali w więzieniu tych, którym trzeba było przemówić do sumienia. Druga z najważniejszych cech naszych sądów politycznych to jasność perspektyw w robocie. Chodzi o to, że sentencje są z góry określone. Wspomniany już tom zbiorowy Od więzień
sam daje nam do rąk sporo materiału, twierdząc, że nie nowa to sprawa, że już w latach 1924-29 wyroki były z góry przesądzone i podporządkowane ogólnym względom charakteru administracyjno-gospodarczego, że poczynając od roku 1924 z uwagi na bezrobocie panujące w kraju, sądy zmniejszyły liczbę wyroków wskazujących na pracę poprawczą z pozostawieniem na wolności, a zwiększyły liczbę krótkoterminowych kar więzienia. Mowa rzecz jasna o przestępstwach pospolitych. W rezultacie nastąpiło przepełnienie zakładów karnych więźniami krótkoterminowymi poniżej 6 miesięcy, którzy nie mogli być w efektywny sposób wykorzystani do pracy w koloniach karnych. W początkach 1929 roku Ludowy Komisariat Sprawiedliwości ZSSR w okólniku nr 5 potępił ferowanie tak małych wyroków, a 6 listopada 1929 roku, w wigilię 12. rocznicy października, w momencie przystąpienia do budowy socjalizmu, na mocy decyzji CIK i SOW Narkomu po prostu już zabroniono skazywania na termin krótszy niż jeden rok. Sędzia wie z góry z biegu twojej konkretnej sprawy albo na podstawie ogólnej instrukcji, jaki wyrok jest tu wymagany. Zresztą jest przecież telefon w jego gabinecie. Wzorem OSO bywają nawet sentencje z góry wypisane na maszynie. Wystarczy tylko wpisać ręcznie nazwisko. A jeżeli, dajmy na to, Strachowicz krzyknie podczas rozprawy: ależ jak mogłem być zawerbowany przez Ignatowskiego, skoro miałem wtedy raptem 10 lat? To przewodniczący kompletu sędziowskiego, Trybunał Leningradzkiego Okręgu Wojskowego, 42 rok, tylko huknie w odpowiedzi: nie szkalować sowieckiego wywiadu. Bo wszystko już dawno postanowione. Cała grupa Ignatowskiego ma być rozstrzelana. Wszyscy pod rząd. Jest w tej grupie jeden tylko, niejaki Lipow, którego nikt z grupy nie zna i który także nie zna nikogo. No to dać mu tam 10 lat. No już dobrze. Jak bardzo ułatwia sędziom kroczenie po ciernistej drodze życia fakt, że wyroki są dane z góry. Nie tyle nawet chodzi o ułatwienie dla intelektu, bo nie trzeba wysilać mózgownicy, ile o ulgę moralną. Człowiek nie dręczy się już, że wyda mylną sentencję i w rezultacie osieroci własne dzieci. Nawet tak zakamieniałego sędziego, kata jak Ulrych, kto z wybitniejszych rozstrzelanych nie z jego ust usłyszał wyrok, skłania do pewnej dobroduszności fakt, że werdykt jest ustalony z góry. W 1945 roku Kolegium Wojskowe rozpatruje sprawę estońskich separatystów. Przewodniczy niziutki, krępy, dobroduszny Ulrych. Nie traci okazji. Żartuje nie tylko z kolegów, lecz również z podsądnych. To jest właśnie humanitaryzm. Nowa cecha. Gdzie to kto widział? Dowiedziawszy się, że Suzy jest adwokatem, mówi z uśmiechem: no i przyda się wam w końcu wasz zawód. No bo o co tu wszczynać spory? Po co szarpać nerwy? Rozprawa toczy się zwykłym trybem. Nie odchodząc od stołu sędziowskiego, palą sobie, a w sposobnej chwili zarządzają przyzwoitą przerwę obiadową. Gdy zaś się wieczór zbliży, sąd oddala się na naradę. Ale kto by tam naradzał się w nocy? Oskarżonych zostawia się na całą noc na ich ławie. Sędziowie natomiast rozjeżdżają się do swoich domów. Następnego rana, skoro dziewiąta, przychodzą wyświeżeni, wygoleni. Wstać, sąd idzie i dają każdemu czerwońca. No i wreszcie trzecia cecha naszych sądów to dialektyka. Dawniej mówiło się po prostu dyszel, niby na wszedzie, a gdzie nim skręcisz, tam jedzie. Kodeks nie powinien być bezwładnym kamieniem na drodze sędziego. Artykuły kodeksu mają już po 10, 15, 20 latek, a życie biegnie szparko. I jak mawiał Faust, świat cały zmienia się i ciągle naprzód mknie, a ja mam trwać przy raz mu danym słowie? Wszystkie artykuły obrosły komentarzami, wskazaniami, instrukcjami. Jeśli czyn oskarżonego w ogóle nie jest przez kodeks przewidziany, to można jednak ukarać go przez analogię, co za możliwości, albo po prostu za pochodzenie. Artykuł 7.35, przynależność do środowiska społecznie niebezpiecznego. Za kontakty z niebezpiecznymi osobnikami.
Tu dopiero otwiera się szerokie pole działania. Kto jest niebezpiecznym osobnikiem i na czym polega kontakt, ustala tylko sędzia. Broń Boże, czepiać się precyzji wprowadzanych w życie prawnych formuł. Na przykład 13 stycznia 50 roku został wydany edykt o przywróceniu kary śmierci. Wolno przypuszczać, że z lochów Berii nigdy nie znikała. Napisane tam było, że wolno skazywać na śmierć dywersantów. Co to znaczy? Napisano i cześć. Josip Wissarionowicz tak właśnie lubi. Nie dopowiedzieć, dać tylko wink. Czy tu mowa tylko o tych, którzy ze sztabką trotylu przychodzą wysadzać w powietrze tory? Nie mówi się o tym wyraźnie. Kto jest dywersantem, to niby wiemy od dawna. Kto dopuścił do produkcji braków, ten jest dywersantem. Ale czy tylko to? A jeśli na przykład jakimiś rozmówkami tramwajowymi podważał autorytet państwa? Albo jeśli dzieweczka wyszła za cudzoziemca, czy to nie dywersja wobec naszej wielkiej ojczyzny? Ale przecież nie sędzia sądzi. Sędzia tylko pensję pobiera. Sądzi instrukcja. Instrukcja z 37 roku. 10-20 rozstrzelanie. Instrukcja z 43. 20 ciężkich robót. Powieszenie. Instrukcja z 45. Wszystkim pod rząd po 10 plus pozbawienie praw. Siła robocza na 3 pięciolatki. Instrukcja z 49. Wszystkim pod rząd 25. Maszyna sztancuje. Kto raz został aresztowany, ten traci wszystkie prawa wraz z guzikami, które mu obcinają na progu GB i już nie może uniknąć wyroku. I pracownicy aparatu sprawiedliwości tak się do tego przyzwyczaili, że w 1958 roku doprowadzili do skandalu. Opublikowali w gazetach projekt nowych zasad procedury karnej ZSSR i zapomnieli włączyć punkt przewidujący możliwość ferowania wyroków uniewinniających. Oficjalny organ zareagował łagodną wymówką. Może powstać wrażenie, że nasze sądy wydają jedynie wyroki skazujące. Ale spójrzmy na rzecz okiem naszych jurystów. Dlaczego właściwie sąd ma mieć podwójny wybór, jeżeli przy wszystkich innych wyborach głosuje się u nas na jednego kandydata? Toć wyrok uniewinniający to bezmyślność, także z ekonomicznego punktu widzenia. Przecież to znaczy, że i konfidenci, i agenci, i funkcjonariusze śledczy, i prokuratura, i klucznicy, i konwojenci, wszyscy trudzili się na darmo. Oto przykład prostej i typowej sprawy sądowej. W 1941 roku w naszej armii bezczynnej, to jest stacjonowanej w Mongolii, wydziały operacyjne miały obowiązek wykazania się aktywnością i czujnością. Felczar wojskowy, Łozowski, wyczuł pismo nosem, a miał właśnie pretensje do lejtnanta Pawła Czulpieniewa. Rozeszło się o jakąś dziewczynę. Zadał mu więc w cztery oczy 3 pytania. Pierwsze. Jak ci się zdaje, dlaczego cofamy się przed Niemcami? Czulpieniew. Techniki mają więcej i zdążyli się wcześniej zmobilizować. Łazowski. Nie, to tylko manewr. My ich wciągamy w głąb. Drugie pytanie. Czy wierzysz w pomoc aliantów? Czulpieniew. Wierzę, że nam pomogą, ale nie bezinteresownie. Łazowski. Oszukują nas. Wcale nie pomogą. Trzecie. Dlaczego Woroszyłowa zrobili dowódcą frontu północno-zachodniego? Czulpieniew zapomniał o całej rozmowie. Łozowski zaś napisał donos. Czulpieniewa wezwano do politoddziału dywizji, po czym wyrzucono go z Komsomołu za defetyzm, za bałwochwalstwo wobec niemieckiego wyposażenia technicznego, za niedocenianie strategii naszego dowództwa. Najgoręcej perorował organizator komsomolski Kaliagin. W czasie walk nad jeziorem Halchengol zachował się on tchórzliwie. Czulpieniew to widział i teraz tamten ma powód, aby raz na zawsze pozbyć się świadka. Aresztowanie. Jedyna konfrontacja z Łozowskim.
Ich fatalna rozmowa w ogóle nie jest rozpatrywana w śledztwie. Tylko jedno pytanie. Czy znacie tego człowieka? Tak. Świadek może odejść. Śledczy boi się, że oskarżenie może się rozwiać. Łozowski jest teraz kandydatem wszech nauk medycznych, mieszka w Moskwie i powodzi mu się doskonale. Czulpieniew jest kierowcą trolejbusu. Złamany miesięcznym siedzeniem w jamie, Czulpieniew staje przed Trybunałem 36. Dywizji Zmotoryzowanej. Obecni są komisarz dywizji Lebiediew, naczelnik Wydziału Politycznego Sliesariew, świadek Łozowski nawet nie został wezwany na rozprawę. Jednakże dla nadania fałszywym zeznaniom wagi urzędowej już po rozprawie i Łozowski, i komisarz Syriogin będą musieli podpisać odpowiednie papiery. Sąd pyta, czy rozmawialiście z Łozowskim? O co was pytał? Jak mu odpowiedzieliście? Czulpieniew z całą prostotą mówi, jak było. Wciąż jeszcze nie wie, czym zawinił. Przecież wielu mówi to samo, woła naiwnie. Sąd chętnie daje ucha takim oświadczeniom. Kto mianowicie? Proszę wymienić. Ale Czulpieniew jest człowiekiem innego pokroju. Kolej na jego ostatnie słowo. Proszę, aby sąd jeszcze raz poddał próbie mój patriotyzm. Dał mi zlecenie związane z niebezpieczeństwem śmierci. I jak przystało na rycerskiego prostaczka, a razem ze mną także temu, który mnie oczernił, wspólne zadanie. Co to, to nie. Te rycerskie zapędy właśnie kazano nam karczować wśród naszych ludzi. Łozowski powinien wydawać proszki, Syriogin powinien wychowywać żołnierzy. Syriogin Wiktor Andrzejewicz jest teraz w Moskwie, pracuje w kombinacie usługowym przy Moskiewskiej Radzie Miejskiej. Powodzi mu się dobrze. I czy to ważne, umrzesz albo nie? Ważne, że myśmy byli czujni. Wyszli więc, popalili, wrócili na salę. 10 lat i 3 pozbawienia praw. Takich procesów w każdej dywizji było podczas wojny na pewno więcej niż 10. Inaczej nie opłacałoby się tworzenie trybunałów. A ile dywizji było? Niech czytelnik sam policzy. Jedna sesja trybunału podobna jest do drugiej w dręczący sposób. Dręcząco nieczuli są też ci anonimowi sędziowie. Gumowe rękawiczki. Sentencje wszystkie jak z konwejera. Każdy tu zachowuje powagę, ale każdy rozumie, że to szopka. Najlepiej to rozumieją konwojenci, proste chłopaki. W nowosybirskim więzieniu tranzytowym w 1945 roku konwój robi apel aresztantów według spraw. Takie ataki, 58-1A, 25 lat. Naczelnik konwoju jest zaciekawiony. Za co tyle dali? A za nic. Łżesz. Za nic daje się 10. Kiedy trybunał się śpieszy, narada trwa tylko minutę. Byle wyjść i wrócić. Jeśli dzień roboczy trybunału ma trwać 16 godzin, to gdy uchylą się drzwi do sali narad, widać biały obrus, zastawiony stół, wazy z owocami. Jeśli nic ich nie pili, lubią czytać sentencje z psychologią. Skazać na karę śmierci. Pauza. Sędzia patrzy skazanemu w oczy, bo to przecież ciekawe, jak to zniesie. Co też teraz czuje? Ale biorąc pod uwagę skruchę, całe ściany sądowni pokryte są napisami, wydrapanymi gwoździem i ołówkiem. Skazali na rozstrzelanie. Dali mi ćwiartkę. Dostałem dychę. Napisów nie usuwają. To działa wychowawczo. Drżyj ze strachu, pochyl głowę i nawet nie myśl, że można coś zmienić, choćbyś nie wiem co zrobił. Możesz wygłosić mowę godną Demostenesa w pustej sali w obecności garści agentów śledczych. Olga Sliosberg na rozprawie przed Sądem Najwyższym w roku 36. Nic ci to nie pomoże. O, zamienić dychę na rozstrzelanie to możesz. Owszem, wystarczy krzyknąć im, faszyści, wstyd mi, że kilka lat byłem w waszej partii. Mikołaj Siemionowicz Daskal, kolegium specjalne regionu azowsko-czarnomorskiego, przewodniczący Holik, miasto Majkop, 37 rok. Zaraz wrobią cię w nową sprawę, i już wtedy jesteś zgubiony. Czawdarow opowiada, jak pewnego razu oskarżeni na rozprawie odwołali nagle wszystkie swoje fałszywe, wymuszone zeznania złożone w czasie śledztwa. No i cóż,
Nie dłużej niż parę sekund trwała niespokojna wymiana spojrzeń. Prokurator zażądał przerwy w rozprawie bez podania powodu. Z więzienia śledczego kłusem przybiegli oficerowie śledczy i ich pomocnicy, specjaliści od bicia. Wszystkich podsądnych naprzód zaprowadzili do boksów, a później znów zbili, jak należy, i zapowiedzieli, że dobiją ich w trakcie następnej przerwy. Przerwa się skończyła, sędzia ponowił swoje pytania i wszyscy z połem żwawo przyznali się. Wyjątkowy spryt przejawił Aleksander Grigoriewicz Karetnikow, dyrektor Instytutu Badawczego Przemysłu Włókienniczego. Tuż przed początkiem sesji Kolegium Wojskowego Sądu Najwyższego, a dlaczegoż to cywil, wcale nie wojskowy, ma odpowiadać przed Kolegium Wojskowym i temu już się nikt nie dziwi, nikt o powód nie pyta, doniósł przez konwojenta, że chce złożyć uzupełniające zeznania. Wywołał tym, rzecz jasna, należne zainteresowanie. Został przyjęty przez prokuratora. Karetnikow pokazał mu swój gnijący obojczyk i oznajmił, że wszystko podpisał, bo go torturowano. Prokurator już przeklinał swoją łapczywość. Po co też łasił się na jakieś uzupełniające zeznania, ale było za późno. Każdy z nich jest odważny tylko dopóki występuje jako anonimowa cząstka wielkiego mechanizmu. Ale gdy tylko na nim się skupi osobista odpowiedzialność, gdy tylko promień światła wydobędzie go z ciemności, jegomość blednie, bo rozumie, że on także jest niczym, że może poślizgnąć się na byle łupinie. W ten sposób Karetnikow schwytał w potrzask prokuratora, a ten już nie ośmielił się zatuszować sprawy. Zaczęła się sesja Kolegium Wojskowego. Karetnikow tam również wszystko powtórzył. Tym razem Kolegium Wojskowe udało się na prawdziwą naradę. Ale mogło w tym wypadku wydać jedynie werdykt uniewinniający, a co za tym idzie, zaraz uwolnić Karetnikowa. I dlatego nie podjęło żadnej decyzji. Jak gdyby nigdy nic, znowu nic, znów odwieziono Karetnikowa do więzienia, podleczono go, podtrzymano 3 miesiące. Przyszedł nowy oficer śledczy, nadzwyczaj uprzejmy, wypisał nowy nakaz aresztowania. Gdyby nie wykręty kolegium, to przynajmniej te 3 miesiące mógł Karetnikow spędzić na wolności i powtórzył te same pytania, które zadał jego poprzednik. Karetnikow, mając nadzieję na zwolnienie, trzymał się mocno i nie przyznawał się do winy. No i cóż, OSO wlepiło mu 8 lat. Przykład ten dość wymownie ilustruje różnicę między możliwościami więźnia a możliwościami OSO. A Dzierżawin tak pisał: gorszy niż rozbój jest sąd stronny. Gdzie prawo śpi, tam katy sędzie. Obywatela kark bezbronny na pastwę miecza wydan będzie. Ale rzadko zdarzały się takie kłopoty Kolegium Wojskowemu Sądu Najwyższego. Zresztą nieczęsto przecierało ono swoje zamglone oczy, aby uczcić spojrzeniem szeregowego, cynowego aresztancika. A. D. Romanow, inżynier elektryk, w 37 roku wciągnięty został na górę przez 2 konwojentów wlokących go pod ręce. Biegiem po schodach, aż na 4. piętro, winda była chyba czynna, ale aresztanci napływali tak gęsto, że inaczej pracownicy sądowi nigdy by się nie dopchali. W drzwiach rozminął się z innym już skazanym i wpadł z konwojentami do sali. Romanow z trudem złapał oddech, toć sił mu w czasie długiego śledztwa nie przybyło, i powiedział, jak się nazywa, jak ma na imię i jak zwać było ojca. Coś tam bąknęli, wymienili spojrzenia i Ulrych, wciąż ten sam, oznajmił: 20 lat. I znów kłusem wywleczono Romanowa z sali, do której już biegiem ciągnięto następnego. To było jak we śnie. W lutym 1963 roku zdarzyło mi się kroczyć w górę po tych samych schodach. Zrzekłem się wygód windy, żeby rozejrzeć się trochę, ale w towarzystwie ugrzecznionego pułkownika, szefa organizacji partyjnej. Ze wszystkich wyspiarzy archipelagu tylko mnie przypadł ten przywilej. I w kolumnowej, kolistej sali, gdzie chyba obraduje plenum Sądu Najwyższego Związku, z ogromnym podkowiastym stołem,
W zatoce, którego stoi jeszcze inny stół, okrągły, otoczony 70 staroświeckimi krzesłami, słuchało moich słów 70 członków kolegium wojskowego, tego samego właśnie, które sądziło niegdyś Karetnikowa i Romanowa i innych, i tym podobnych, i tak dalej. Powiedziałem im wtedy, bardzo znamienny to dzień. Byłem skazany z początku na obóz, potem na dożywotnie zesłanie, a nigdy nie widziałem na oczy ani jednego sędziego. I oto teraz widzę was, wszystkich zebranych tu razem. Oni też widzieli pierwszy raz żywego zeka, przejrzawszy nagle na oczy. Ale okazało się, że to nie byli wcale oni. Tak, teraz mówili, że to nie byli oni. Zapewniali mnie, że tamtych już tu nie ma. Niektórzy przeszli na emeryturę dla zasłużonych. Tego i owego usunięto. Ulrych, jeden z najwybitniejszych katów, jak się okazuje, usunięty został jeszcze za Stalina, w 50 roku za mięczakowatość. Niektórych na palcach policzyć sądzono nawet za czasów Chruszczowa, a ci z ławy oskarżonych odgrażali się. Dziś ty nas sądzisz, a jutro my ciebie będziemy. Uważaj! Ale jak wszystkie inicjatywy Chruszczowa, akcja ta, z początku bardzo energiczna, została przezeń wkrótce zapomniana, puszczona samopas i nie osiągnęła stopnia nieodwracalności, co znaczy, że wszystko pozostało tym, czym było. Po kilku naraz weterani prawodawstwa snuli teraz swoje wspomnienia, podrzucając mi bezwiednie materiał do tego rozdziału. A gdyby zabrali się do publikacji, do wspominania? Ale idą lata, minęło ich jeszcze 5, a nie robi się jaśniej. A potem jeszcze 10 minęło i znów zaćmiło się na amen, rok 1978. Wspominali, jak na sądowych sesjach sędziowie publicznie chełpili się, że udało im się nie zastosować artykułu 51 KK o okolicznościach łagodzących i w ten sposób udało im się z kolei dać 25 zamiast dziesiątaka. Albo w jak poniżający sposób były sądy podporządkowane organom. Pewien sędzia otrzymał do rozpatrzenia taką sprawę. Oto pewien obywatel po powrocie ze Stanów Zjednoczonych utrzymywał oszczerczo, że tam są dobre drogi i nic więcej. I w aktach sprawy też nic więcej. Sędzia odważył się odesłać akta dla uzupełnienia śledztwa w celu otrzymania poważniejszych antysowieckich materiałów. To znaczy po to, aby tego więźnia mocniej przyciśnięto i pobito. Ale tych zbawiennych intencji sędziego nie wzięto pod uwagę i odpowiedziano mu z gniewem. Co to ma być? Nie macie zaufania do naszych organów? I sędziego zesłano w randze sekretarza Trybunału na Sachalin. Za Chruszczowa postępowanie było łagodniejsze. Skompromitowanych sędziów przenoszono, no jak myślicie, dokąd? Do adwokatury. Równie ustępliwa wobec organów była prokuratura. Gdy w 1942 roku głośne się stało krzyczące nadużycie władzy przez Riumina w kontrwywiadzie floty północnej, prokuratura nie ośmieliła się ingerować na mocy własnych uprawnień, lecz tylko uniżenie powiadomiła Abakumowa, że jego dziadki swawolą. Miał powody Abakumow, aby uważać organy za sól ziemi. To też wezwał Riumina tylko po to, aby go awansować sobie samemu na zgubę. Nie starczało po prostu czasu, bo opowiedzieliby mi 10 razy więcej, ale i to dawało do myślenia. Jeżeli i sąd, i prokuratura były tylko pionkami dla ministra bezpieczeństwa, to może nie warto poświęcać im oddzielnego rozdziału. Snuli swoje opowieści jeden przez drugiego, a ja rozglądałem się i nie mogłem się nadziwić. Ależ to ludzie, normalni ludzie, jak uśmiechają się, jak szczerze mi klarują, że mieli tylko dobro na względzie. No a jeżeli jeszcze tak się złoży, że znowu będą mnie musieli sądzić... O, choćby w tej sali, pokazują mi właśnie główną salę. No i cóż, zasądzą. Co było na początku? Kura czy jajko? Ludzie czy system? Przez kilka wieków pokutowało u nas przysłowie: nie prawa się bój, ty
tylko sędzi. Ale zdaje mi się, że prawo prześcignęło już ludzi. Ludzie nie dorównują mu w okrucieństwie. I czas już odwrócić to przysłowie. Nie sędzi się bój, tylko prawa. Prawa Abakumowa, rzecz jasna. Oto wstępują po kolei na trybunę, dyskutując o książce o Iwanie Denisowiczu. Oto mówią z radością, że ta książka ulżyła ich sumieniu. Tak właśnie mówią. Stwierdzają, że obraz, jaki narysowałem, jest jeszcze bardzo złagodzony, że każdy z nich zna cięższe obozy. A więc zdawali sobie sprawę. Z tej siedemdziesiątki siedzącej przy podkowiastym stole kilku wykazuje dobrą znajomość literatury. Są to nawet czytelnicy miesięcznika Nowy Mir. Pragną reform, z przejęciem mówią o naszych bolączkach społecznych, o zaniedbaniu, w jakim tonie wieś. Siedzę tu i myślę, jeżeli pierwsza maleńka kropla prawdy ma efekt bomby psychologicznej, to cóż się stanie w naszym kraju, gdy prawda runie wodospadem? A runie to nieuniknione. Dzieciństwo prawa. Wszystko potrafimy zapomnieć. Pamiętamy nie to, co było naprawdę, nie fakty historyczne, lecz tylko ten sztancowany szablon, który chcieli utrwalić w naszej pamięci, wbijając go nam w głowy nieustannie. Nie wiem, czy to cecha ogólnoludzka, ale że rosyjska, to już pewne. Niemiła to cecha. Może bierze się z poczciwości, ale niemiła. Ona to wydaje nas na łup kłamcom. Dlatego też, jeśli trzeba, abyśmy nie pamiętali nawet publicznych procesów sądowych, to ich nie zachowujemy w pamięci. Sądzono ludzi publicznie, pisano o tym w gazetach, ale nie wbito nam tego młotkiem do lba, więc nie pamiętamy. Dziury w głowie drąży tylko codziennie powtarzanie przez radio. Nie mówię o młodzieży, ta nie może tego pamiętać, to jasne. Ale o ludziach, którzy byli już dorośli w trakcie tych procesów. Poproście przeciętnego obywatela, by wyliczył znane procesy publiczne. Przypomnij sobie sprawę Bucharina, Zinowiewa, może jeszcze proces Prompartii, to już z wysiłkiem. I to wszystko. Więcej publicznych procesów nie było. Co tam gadać o tajnych procesach? Już w 1918 roku ileż to trybunałów grzmiało i huczało, gdy nie było jeszcze ani praw, ani kodeksów. Sędziowie mogli uważać za punkt odniesienia tylko potrzeby władzy robotniczo-chłopskiej. Myślano wtedy, że te procesy torują drogę nowej, śmiałej praworządności. Szczegółowe ich dzieje będą jeszcze kiedyś napisane. My nie zamierzamy porywać się na zreferowanie całej tej historii w tej książce. Jednakże nie sposób obejść się bez pobieżnego choćby przeglądu. Mamy obowiązek jakieś zwęglone resztki odszukać po omacku, nawet w tej różowej, zwiewnej mgle dziejowego poranku. W ciągu tych dynamicznych lat nie rdzewiały na rapciach szable wojny, ale też nie przysychały do pochew rewolwery kary. To dopiero później tak to urządzono, żeby rozstrzeliwać w sekrecie, nocami, żeby w piwnicach strzelać w karki. W 1918 roku znany riazjański czekista Stelmach rozstrzeliwał we dnie na podwórcu i to tak, żeby kolejni kandydaci mogli wszystko widzieć z okien więzienia. Istniał wtedy oficjalny termin wniesudiebnaja rasprawa, czyli karanie pozasądowe, represje pozasądowe. Nie dlatego, iż nie było jeszcze sądów, lecz dlatego, że była już czeka tego ptaszka o twardniejącym z wiekiem dziobie, hołubił Trocki. Zastraszanie jest potężną bronią polityczną i trzeba być hipokrytą, aby tego nie rozumieć. Także Zinowiew delektował się, nie przeczuwając własnego końca. Litery GPU, podobnie jak WCK, należą do najpopularniejszych w świecie. Sądy istniały, sądziły i skazywały na śmierć, ale trzeba pamiętać, że równolegle i niezależnie od nich istniały i biegły swoim torem owe represje pozasądowe. Jakie rozmiary przybrały? Łacis w swoim popularnym przeglądzie działalności czeki
przytacza wykaz dotyczący tylko półtorarocznego okresu 1918 rok i pierwsza połowa 19 i 20 tylko guberni centralnej Rosji. Cyfry tu cytowane bynajmniej nie są kompletne, co jest może po części wynikiem skromności. Rozstrzelanych przez czekę, to znaczy bez rozprawy, w trybie pozasądowym, 8389 ludzi. Wykryto organizacji kontrrewolucyjnych 412. Cyfra to fantastyczna, biorąc pod uwagę nasz brak talentu organizacyjnego, widoczny w ciągu całych dziejów, a nadto ogólny rozgardiasz i ówczesny upadek ducha. Aresztowano ogółem 87 tysięcy. Ta cyfra wydaje się znów pomniejszona. Jaką wielkość porównawczą znaleźć by można dla tych cyfr? W 1907 roku grupa lewicowych działaczy wydała zbiór artykułów zatytułowany Przeciw karze śmierci, gdzie przytacza się imienny spis wszystkich skazanych od 1826 do 1906 roku. Autorzy książki zastrzegają się, że spis to jeszcze niekompletny, chyba jednak nie bardziej ułomny niż dane Łacisa, kompletowane w okresie wojny domowej. Wylicza się tam 1397 nazwisk. Od tej cyfry odliczyć należy 233 skazanych, którym karę śmierci zamieniono na inną, oraz 270 ludzi, którzy uszli kary. Przeważnie chodzi o polskich powstańców, którzy schronili się na Zachodzie. Pozostaje 894 ludzi. Ta cyfra dotycząca 80 lat okazuje się 255 razy niklejsza od czekistowskiej. A czekistowska dotyczy mniej niż połowy guberni. Liczne egzekucje wykonane na północnym Kaukazie i dolnym Powołżu w ogóle nie zostały tu uwzględnione. Co prawda autorzy zbioru przytaczają także inną, przybliżoną statystykę, wedle której w ciągu jednego tylko 1906 roku skazano na śmierć, być może nie wszystkie wyroki zostały wykonane, 1310 ludzi. Ogółem zaś w okresie 1826-1906 3419. Wszystko to w okresie sławetnej stolpińskiej reakcji, będącej odpowiedzią na falę rewolucyjnego terroru. I mamy na podorędziu jeszcze inną cyfrę dotyczącą tego okresu. 950 egzekucji w ciągu 6 miesięcy. Stołypinowskie sądy polowe działały, owszem, ale zaledwie przez 6 miesięcy. Ta cyfra budzi zgrozę, ale nawet ona nie da rady naszym zahartowanym nerwom, jeśli weźmiemy pod lupę naszą cyferkę, to tak czy owak przekonamy się, że jest ona trzykrotnie wyższa, przy tym pochodzi jedynie z 20 guberni, i nie obejmuje ponadto działalności sądów ani trybunałów. A co z sądami? A jakże? Miesiąc po rewolucji październikowej ustanowione zostały sądy. Po pierwsze sądy ludowe, swobodnie wybierane przez robotników i chłopów, ale tak, żeby sędziowie koniecznie mieli polityczne doświadczenie pracy w proletariackich organach partii i żeby wybrani byli po uprzedniej starannej weryfikacji kandydatów na to stanowisko przez komitety wykonawcze rad powiatowych, które mają prawo odwołania ich w każdej chwili. A skoro tak, to ludowych sędziów już nie wybierano, tylko po prostu bywali wyznaczani przez komitety wykonawcze Sowietów, co na jedno wychodzi, jako że Sowiety, o czym każdy wie, są wyrazicielami interesów mas pracujących. Po drugie, a nawet znów po pierwsze, ten sam dekret z 24 listopada 17 roku ustanawiał robotnicze i chłopskie rewolucyjne trybunały, od gminnych i powiatowych poczynając. Pomyślane były od razu jako organy dyktatury proletariatu. I jakoś tak bezwiednie się złożyło, że rewolucyjne trybunały powstały w mgnieniu oka i w całym kraju, a sądy ludowe nie mogły się wykluć jeszcze przez długie miesiące, szczególnie w głuchych zakątkach. I dlatego trybunały rewolucyjne wzięły na swoje barki wszystkie sprawy, w tym również kryminalne. Ale nie ma obawy. Nie tak wielka była różnica między ludowymi sądami a trybunałami. Kiedy później w 19 roku wyłonią się podstawy prawa karnego Socjalistycznej Republiki
rosyjski. Charakterystyka i tych, i tamtych organów sądowych jest w nich prawie identyczna. Jedne i drugie nie są ograniczone żadnym pułapem dopuszczalności.